Robiłam ostatnio porządki w garderobie i znalazłam pasek. Niby fajny, ale niestety bardzo zniszczony. Nie będę już go używać. Wyrzucić? A może jednak nie, może da się coś z nim jeszcze zrobić. Tak popatrzyłam, co mam w domu i znalazłam sznurek bawełniany, komplet szydełek i stwierdziłam, że coś pokombinuję. A co mi z tego wyszło, pokażę Wam za chwilę. Najpierw musimy odciąć to, co nam jest już niepotrzebne, a zostawić to, co się przyda. No, nie jest prosto, żeby się tego pozbyć. Chyba jednak... A nie, poszło. Dobra. Odzyskaliśmy klamrę. Nabrałam oczka na klamrę i robię słupkami. Mam sznurek o grubości 2 mm i dobrałam do tego szydełko 4 mm. Sznurek jest dosyć gruby, więc robótka idzie szybko. Myślę, że jeden lub dwa odcinki serialu i będę miała gotowy pasek. Jak skończę, oczywiście pochwalę się gotowym. Klamra ze starego paska, trochę sznurka, szydełko, jeden odcinek serialu i mamy coś nowego. Polecam wszystkim, zamiast wyrzucać, można przerobić i dalej nosić.